Brak aktywności fizycznej, dieta bogata w cholesterol i cukier oraz stres. Wszystko to wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Na co dzień jednak mało kto o tym myśli. Problem pojawia się dopiero, kiedy coś się stanie. Stąd pomysł na organizację Tygodnia dla Serca. Co roku lekarze przypominają, jak ważne jest promowanie profilaktyki chorób układu krążenia. Magda Sincewicz. Pani Beata nie kryje wzruszenia, gdy mówi o tym, co spotkało ją zaledwie kilka tygodni temu. Pod koniec marca przeszła zawał. To uświadomiło jej, jak żyła do tej pory. Postanowiła zawalczyć o siebie. Pomagają jej w tym lekarze ze szpitala w Ochojcu. Zaczęło się to po prostu od okropnych bóli w klatce piersiowej, które były takie wręcz rozrywające i to mnie zaniepokoiło. Trafiłam do kardiologa, który mnie skierował do szpitala. I dzięki temu tutaj żyję i jestem. Jest, bo nie zbagatelizowała objawów i zareagowała w odpowiednim momencie, zgłaszając się do specjalistów. Ci twierdzą, że niestety często zdarza się, że pacjenci nie dbają o siebie, a to ma kolosalne znaczenie. Chyba wynika to z tego, że mamy jeszcze nadal za słabą świadomość taką zdrowotną, a nawet jeżeli mamy to też w ciągu życia zdobywamy sporo złych nawyków żywieniowych, między innymi to, że się za mało ruszam i też jest dużym problemem. Pani Elżbieta już to wie. Wolałaby jednak nie przechodzić zawału, żeby się o tym przekonać. Teraz codziennie przychodzi do szpitala, by poćwiczyć. Robi to w ramach programu KOS Zawał, czyli rocznej, kompleksowej, specjalistycznej opieki kardiologicznej, finansowanej w całości przez NFZ. Żeby nie powtórzył się ten incydent z tym zawałem, bo to najbardziej tak z tyłu głowy człowieka prześladuje. No ale mam nadzieję, że panie rehabilitantki są tak wspaniałe, że na pewno nam pomogą przy tym wszystkim. Ważne jednak, by pamiętać, że kondycja naszego serca zależy w dużej mierze od nas samych, a Tydzień dla Serca ma nam przypominać, jak dbać o jeden z najważniejszych organów naszego ciała. Powinniśmy myśleć o naszym sercu, o naszym zdrowiu tak naprawdę nie tyle codziennie, ale od najmłodszych lat, od tak zwanej prewencji pierwotnej. Coś, co się w chwili obecnej wiele na ten temat mówi i mam nadzieję, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Nauki wprowadzi, aby były lekcje prewencji od najmłodszych lat. Bo tylko wtedy nauczymy się, jak postępować, żeby nie chorować.